Drodzy księża biskupi, księża profesorowie, studenci wszystkich afiliowanych seminariów oraz seminariów warszawskich, na początku tej mszy świętej ksiądz rektor wprowadził nas jakby w odpowiedź na pytanie, po co na początku roku akademickiego jest ta msza święta. Zrobił to w sposób i teologiczny, i wręcz poetycki, więc nie będę już tego powtarzał. Początek października to normalnie czas, tak jak to przeżywamy wszyscy w Warszawie, kilkunastu czy kilkudziesięciu radosnych inauguracji na wszystkich uczelniach wyższych. Wchodzimy z nadzieją i z ufnością, mimo, jak to podkreślają rektorzy, trudności, z których wyszliśmy i w których jesteśmy i w które wchodzimy w nowy rok z nadzieją, nie czekając na to, aż przyjdą lepsze czasy, bo takich lepszych, sielankowych czasów wymarzonych może nie być, ale próbujemy podejmować te wszystkie zadania, które stoją przed uczelniami wyższymi, przed studentami, przed profesorami. Jest to, jak to mówił papież Jan Paweł II Święty, jest to wielkie i najważniejsze zadanie pokolenia dorosłych. Ukształtować i wychować i przygotować do życia nowe pokolenie. Pokolenie młodzieży, które przejmie obowiązki pokolenia dorosłych i będzie ten świat rozwijać i prowadzić naprzód. Jest to wielka radość, wielka odpowiedzialność, ale równocześnie słodki trud, chciałoby się powiedzieć, bo takim słodkim trudem jest wychowanie i takim słodkim trudem jest kształcenie młodego pokolenia. I właśnie w kontekście tych wszystkich wyzwań, uwzględniając także przedstawicieli uczelni warszawskich, którzy są tutaj obecni w osobach rektorów, w tej modlitwie na mszy świętej na początek roku uwzględniamy i Akademię Teologiczną w Warszawie, i studentów wszystkich, i tych studentów afiliowanych seminariów. Bardzo sobie cenię obecność tak liczną w tym roku i księży profesorów, ale także obecność liczną księży biskupów, bo to świadczy o tym, jak ważne i jak liczne jest to środowisko teologiczne, naukowe Warszawy i okolicy. I za tę spójność i za tę współpracę już na początku w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować. Do czego najważniejszego chcielibyśmy się odwołać i co najważniejsze chcielibyśmy sobie przypomnieć w takim momencie jak początek nowego roku akademickiego? Oczywiście mówimy o sprawach, które są istotą kształcenia uniwersyteckiego czy kształcenia na uczelniach wyższych. Jest to oczywiście przede wszystkim zdobycie szerokiej wiedzy, która pozwoli zobaczyć współczesny świat i jego rozwój w perspektywie, także perspektywie teologicznej i nadążyć za tym światem, a nawet skorelować się z tym światem w myśleniu i w działaniu. Jest to oczywiście zdobycie kompetencji, umiejętności, które pozwolą ludziom młodym tym światem kierować i ten świat prowadzić, bo takie będzie ich zadanie. Ale wiemy doskonale, że nie można pozostać tylko na tym celu naukowym i tym celu dydaktycznym, choć one są niesłychanie ważne. Potrzebny jest także ten trzeci wymiar. Wymiar formacyjno-etyczno-moralny. Jakby odpowiadający trochę na pytanie, w jakie ręce i w czyje ręce uczelnia wkłada tę ogromną wiedzę,
i te umiejętności w sensie właśnie etycznym i przygotowania do tego, żeby za ten świat odpowiadać w sensie postępu i za postęp odpowiadać, który z natury jest ambiwalentny, ale także odpowiadać za te wszystkie wymiary świata w zakresie troski o jego przyszłość i tak dalej, ale równocześnie odpowiadać za to, co będzie służbą ludziom, człowiekowi. I mam na myśli medycynę, ale przecież nie tylko medycynę, której zastosowanie potem będzie decydowało o tym, jakie będzie podejście do człowieka. Mówię o tym trzecim wymiarze, tak to nazywam, dlatego że w tym miejscu jest także nasz Wydział Akademia Teologiczna i w tym miejscu są wszystkie duszpasterstwa akademickie. Dlatego trzeciego wymiaru one są po prostu konieczne i potrzebne. Są ważnym elementem istotnym, a nie dodanym do całego procesu kształcenia i dlatego bardzo was proszę wszystkich studentów teologii i profesorów, ale nie tylko, także obecnych tu przedstawicieli, abyśmy tę komplementarność, istotną komplementarność szanowali i uwzględniali między naszymi uczelniami, dopełniali je tak, jak to czynimy na co dzień, ponieważ to jest warunek bardzo ważny i nie bójmy się dodawać do wymiaru naukowego, do wymiaru dydaktycznego, kształceniowego uczelni, także tego wymiaru etycznego, moralnego, wręcz duchowego i religijnego, który nie tylko coś dodaje do całości, ale po prostu jest istotnym elementem tej całości wychowania i kształcenia. A więc kiedy mówimy o tym, dlaczego tu dziś na tej mszy świętej jesteśmy w Akademii Teologicznej Warszawskiej, to mamy na myśli także formowanie i wychowanie człowieka do pełnej osobowości, rozwoju, ale także wychowanie dzisiaj, trzeba o tym mówić, bo nam to podpowiada święty Paweł w liście do Galatów. Trzeba tego, o tym mówić i nie wstydzić się tego słowa, mianowicie wychowanie do wolności. Oczywiście w przypadku studentów, dorosłych ludzi, będziemy mówić o wychowaniu, które jest niezbędne ze względu na kontakt z profesorem bezpośredni w relacji mistrz-uczeń, ale będziemy mówić także o autowychowaniu, o samowychowaniu bardziej, dlatego że takiego kształtu nabiera wychowanie wtedy, kiedy człowiek zdaje tę przysłowiową maturę i zaczyna brać bardziej czy bardzo odpowiedzialność w swoje własne ręce. A więc jest to wychowanie z jednej strony do tego, żeby człowiek umiał korzystać z wolności. Wychowanie do wolności w kierunku miłowania Boga i bliźniego. Także tych wymiarów się nie bójmy. Wychowanie do życia według dekalogu. Jakże inny byłby świat, inne byłoby życie, gdybyśmy na tę drogę, którą nam wskazuje Pismo Święte, umieli wchodzić. Ale jest to wychowanie także do wolności od tych wszystkich rzeczy, którymi dzisiaj człowieka warunkuje i których ogranicza dzisiejszego człowieka świat. A więc wychowanie do tej wolności od niewiedzy, ciasnoty, wolności od mediów, przysłowiowego internetu, wolności od wszelkich uzależnień, ale także wychowanie do wolności od grzechu, który zniewala człowieka. A o tym wszystkim w tym roku przypominam, bo tak się ułożyły czytania mszalne, że słyszymy te słowa, które do różnych aspektów naszego życia odnosimy. Ku wolności oswobodził nas Chrystus. I w sposób alegoryczny święty Paweł mówi nam to na przykładzie dwóch synów Abrahama. Jeden z niewolnicy, drugi z wolnej. My jesteśmy synami z tej wolnej. Jesteśmy synami, jak mówi pięknie list do Galatów, górnego Jeruzalem, wyzwolonymi przez Chrystusa. Ta wolność i
ten wymiar wychowania do wolności chciałbym bardzo mocno podkreślić jako pierwszą rzecz. I drugą podsuwa nam dzisiejsza Ewangelia. Osobiście bardzo lubię czytać ten fragment Ewangelii, zarówno w wydaniu Łukaszowym, jak i Mateuszowym. Kiedy Pan Jezus odpowiada na pewne społeczne, chciałoby się powiedzieć, zapotrzebowanie ludzi, którzy do Niego przychodzą. A lubię dlatego, że jest to Ewangelia niezwykle aktualna także w naszych czasach. Do Jezusa przychodzili ludzie słuchać, patrzeć na cuda, znaki, zwłaszcza się zachwycali cudami i pewnymi nadzwyczajnościami, które dostrzegali u Jezusa Chrystusa. A mimo tego, że tak było, to jeszcze przychodzili i mówili: daj nam znak, że jesteś z nieba. A Pan Jezus odpowiada: żaden znak nie będzie wam dany, oprócz znaku proroka Jonasza. Tak jak Jonasz był 3 dni we wnętrzu ziemi, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i zmartwychwstanie. I to będzie znak. To jest znak. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Istota i sedno karygmatu chrześcijańskiego, do którego się wszystko musi sprowadzać i z czego wszystko musi wychodzić. Zarówno nasze nauczanie, katecheza, ale także teologia. I ta odpowiedź Chrystusa jest stanowcza i przekonująca, bo poprzedzona nawet tym dość ostrym potępieniem: plemię żmijowe żąda znaku, a żaden znak nie będzie mu dany. I kiedy przykładamy to do dzisiejszej rzeczywistości, kiedy jesteśmy świadkami od wielu przecież lat, świadkami rozmaitych zapotrzebowań na sensacyjności, żądanie znaku współczesnego, pójście za rozmaitymi prorokami naszych czasów, jeżeli mianowicie do tego dołączymy tych wszystkich współczesnych guru, którzy porywają za sobą ludzi, głosząc często swoje przekonania, swoje poglądy, zamiast sięgać do istoty karygmatu, to myślę, że nie kiedy indziej, tylko dzisiaj, u początku nowego roku akademickiego w Akademii Teologicznej, trzeba to powiedzieć. Jest wiele sposobów, żeby wrócić w Kościele też, w Polsce, do pewnego porządku i do pewnego fundamentu nauczania, ale wśród tych wszystkich spraw, i mówię to do was jako do teologów, nie ma innego sposobu, jak uprawianie zdrowej, głębokiej teologii, nie przyczynkowości, nie chodzenie po jakichś bocznych ścieżkach publicystycznych w teologii, ale dotykanie owego sedna, którym jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, gdzie teologia na różne sposoby, w różnych dyscyplinach, w różnych działach rozpracowuje, pogłębia, i taką teologię potem, żeby mogli u podstaw swojego przepowiadania mieć przyszli kapłani, mianowicie na homiliach i w kazaniach i w katechezach także. I myślę, że nie wiem, jak byśmy szukali lekarstwa poza tą drogą pogłębionej teologii. Trudno będzie jakiekolwiek lekarstwo znaleźć. A wiemy, że jest problem. I bardzo często po cichu wszyscy o tym mówimy, a czasem półgłosem. Ale brakuje jakby konkretnej odpowiedzi na problem, który jest. I dlatego mówię wam to, i tym kończę, na początku roku akademickiego, żebyście to przemyśleli w swoich wykładach na Akademii tu w Warszawie, w seminariach afiliowanych, żebyście to przemyśleli w wykładach dla przyszłych księży, kleryków i w wykładach dla świeckich, żebyście unikali wszelakiej przyczynkowości, a dotykali sedna sprawy i sedna problemu, czyli tego, co się nazywa uprawianiem nauki teologicznej, bo w tym sensie i przede wszystkim w tym sensie inaugurujemy ten rok. Bardzo dziękuję wszystkim
filiom, które są wokół Warszawy i w samej Akademii w Warszawie, za wszystko, co robicie w sensie dodatkowym dla dobra Kościoła, dla dobra pastoralnej działalności Kościoła, teologicznych uwarunkowań, katechezy i innych problemów. Natomiast nie rezygnujcie i nie zostawiajcie na boku tego, co najważniejsze, czyli tej głębokiej formacji teologicznej, zarówno w sensie nauki, w sensie dydaktyki, jak i w sensie i przede wszystkim także w tym sensie owego trzeciego wymiaru, o którym wspominam, i proszę, aby to wszystko, co wspominamy dzisiaj na kanwie Bożego Słowa, było tematem naszej modlitwy i rozmowy z Panem Bogiem w czasie tej Eucharystii.